Recording in progress. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj po raz kolejny spotykamy się, a tym razem jest sobota, więc to są takie przedniedzielne rozkminki. Jak widzicie, trochę zmieniłam swój image, ale jak to się mówi, zmiany rodzą zmiany, więc czekam na te zmiany. A wiadomo, jak kobieta chce coś zmienić, to zazwyczaj zaczyna od włosów, no więc tak trochę zaszalałam. Ale nie ma co żałować. Trochę kosiarka mnie przejechała, ale patrz jak fajnie. Mam świetną w ogóle fryzjerkę, muszę się pochwalić. Mam prześwietną fryzjerkę w Barcelonie i Asia, jeżeli mnie słuchasz, to pozdrawiam serdecznie. I jeżeli ktoś będzie w Barcelonie, to możecie się do mnie zgłosić, dam na miarę. No słuchajcie, dzisiaj. Co to będzie dzisiaj? Dzisiaj będzie tak trochę smutno, trochę wesoło, trochę dziwnie, trochę tak. Zobaczycie. Chcę opowiedzieć o czymś, co wydarzyło się dokładnie 2 lata temu i jeden dzień. Słuchajcie, dokładnie 15 października 2021 roku zmarł mój tata. Słuchajcie, i chcę powiedzieć nie tyle o jego śmierci, bo to nie chcę nikogo straszyć. Czekajcie, tutaj poprawię, bo żeby może było widać lepiej ten napis. Our dreams come true. Ok, bo to jest nasze motto przewodnie. Czyli chciałabym opowiedzieć Wam o kilku rzeczach, które były związane ze śmiercią mojego taty. I przede wszystkim chciałabym powiedzieć jedną rzecz. Pomimo tego, że na przykład macie jakieś sny, które przepowiadają przyszłość, tak jak to było w moim przypadku, dostajecie na przykład ostrzeżenia dotyczące kogoś i tą osobę ostrzegacie, mówicie, wiesz, to był sen i tak dalej, ale wiesz, może uważaj, a ktoś was nie słucha, to powiem wam tak, możecie zrobić to, co możecie zrobić, możemy robić to, co możemy robić, a tak naprawdę karmy nie zmienimy. Jeżeli ktoś ma do przerobienia coś w swoim życiu, to choćbyśmy nie wiadomo, co chcieli zrobić i tą osobę, nie wiem, przywiązały do kaloryferka, bo nie wiem, próbowali cokolwiek zrobić, to i tak nam się nie uda, ponieważ ta osoba ma swoją drogę, ma do przerobienia różne rzeczy i tak musi się to wydarzyć, choćby nie wiadomo co. I teraz słuchajcie. A, jeszcze opowiem o różnych symbolach, o różnych odczuciach, o różnych takich sytuacjach, powiedzmy, energetyczno-duchowych, które coś oznaczają. Być może to, o czym ja opowiem, też Wam jakoś się przyda, ponieważ być może kiedy podobna sytuacja będzie w Waszym życiu, pojawi się w Waszym życiu, wtedy będziecie może w stanie jakoś odnieść się do tego, co teraz usłyszycie. Ale słuchajcie od początku. Mój tata w roku 2021 roku miał 81 lat. Powiecie, no dziadek, już taki starszy pan. Owszem, był starszym panem, trochę schorowanym, ale słuchajcie, generalnie wszystko było ok. Silny facet. Słuchajcie, postawny, no już wiadomo, w tym wieku to już jednak człowiek, no widać ten wiek, ale słuchajcie, był silnym facetem, który jeszcze, nie wiem, potrafił zimą wziąć i odśnieżyć podwórko, potrafił położyć na przykład kafelki gdzieś tam na podłodze, także słuchajcie, pełen życia, pełen zaangażowania, silny facet. No ale wiecie, co wtedy w tym czasie było? Ogromna, wielka, straszliwa
tak, choroba, która zagrażała całemu światu. Wszyscy generalnie mieli się straszliwie bać. Oczywiście radio i telewizja przez cały czas opowiadali, że co tutaj trzeba zrobić, żeby się zabezpieczyć, że trzeba być odpowiedzialnym, że trzeba się zabezpieczyć, wszystkich przy okazji zabezpieczyć, całą rodzinę. No i trzeba przyjąć cudowny preparat, który rozwiąże wszystkie problemy na świecie. No, ponieważ mój tata to generalnie jego jedyną, można powiedzieć, jedynym kontaktem ze światem to było jeżdżenie do supermarketu i chodzenie do kościoła i ewentualnie odwiedzanie rodziny. I tak więcej, no wiadomo, no, się nie pracuje w tym wieku, no to jego kontakty socjalne były bardzo ograniczone, no ale jeżeli w telewizji i w radiu mówią, że trzeba, no to trzeba. A ponieważ wszystkie sprzedajne świntuchy, nie chcę użyć gorszego słowa, znane osobistości, w telewizji przez cały czas głosiły, także wszystko jest bezpieczne, sprawdzone, jak najbardziej, cudowny preparat, który rozwiąże wszystkie problemy całego świata. No i nic, tylko trzeba iść i to zrobić. I podać swoją dłoń. No i tutaj słuchajcie, chciałabym wspomnieć o czymś takim, może sobie narobię wrogów, ale generalnie mam to gdzieś. Słuchajcie, chciałabym powiedzieć, że różne sprzedajne prosiaki, które opowiadały, jakie to bezpieczne, żeby miały świadomość tego, że ludzie to pamiętają, będą pamiętać, im się tego nie zapomni. Chociażby teraz przywdziewali maskę na przykład bardzo uduchowionych ludzi, którzy nie wiadomo jak pracują dla społeczeństwa, dla ludzkości, jak się poświęcają, że nawet są w stanie zrezygnować z pracy. Mówię tutaj o naczelnym polskim ufologu, który się uważa za profesora ufologii, o panu Robercie B., który doskonale wie, że sam namawiał ludzi do przyjmowania tego preparatu, chociażby na przykład aktorzy, tak, pan Cezary P. i inni tego typu, śpiewacy, piosenkarze. Całkowicie z odpowiedzialnością mówię tutaj i mam nadzieję, że to do nich dotrze. Nie zapomnimy wam tego, nikt wam tego nie zapomni. Możecie udawać, że jesteście uduchowieni, że robicie cudowne rzeczy dla ludzkości, a tak naprawdę jesteście sprzedajnymi świniami. Po prostu. Sprzedaliście się dla systemu, sprzedaliście się innym instytucjom, które wam może zapłaciły, może nie, może chcieliście sobie nabić punktów. Możecie być teraz zapraszani na różne na przykład zjazdy, które mówią o duchowości, ufologii. To będzie jakoś się kulało, ale do momentu kiedy ludziom się przypomni, co naprawdę robiliście, jak się sprawdziliście w takich sytuacjach, bo się nie sprawdziliście, wręcz przeciwnie, macie krew na rękach. I to mówię z pełną odpowiedzialnością, ponieważ przez takich jak wy mój ojciec stracił życie. I nie tylko mój ojciec, bo wielu ludzi straciło życie przez was. I mam nadzieję, że to dotrze do was. No, więc teraz wracając do treści, mój ojciec zachęcony takimi nagabywaniami w różnych miejscach podjął decyzję, że podda się temu eksperymentowi. Ale ja jeszcze o tym nie wiedziałam. Podejrzewałam, że jako osoba starosystemowa pewnie podda się manipulacjom. No ale sobie tak tłumaczyłam też. No każdy ma wybór, każdy decyduje o sobie. I była taka sytuacja, że coś tam przemąkiwała. Mówię, no przecież to niepotrzebne, niepotrzebne. No po co to tacie, po co to mamie? No ale
Pewnej nocy przyśniło mi się, i to miałam bardzo wyraźny sen. To generalnie nawet nie był sen, tylko to była informacja. Kolejna zresztą w moim życiu. Zresztą może o snach też kiedyś opowiem, bo też takie ciekawe różne sytuacje były. Przyśniło mi się, że po wzięciu tego preparatu mój ojciec umrze. Widziałam, co się mu będzie działo po kolei. Widziałam w moim śnie, że umiera. Bardzo to przeżywałam w tym śnie. Także rano się obudziłam cała zapłakana. Od razu pierwsza rzecz, telefon do rodziców. A co ciekawe, zobaczyłam, że tylko tacie to ma bardzo zaszkodzić. No, zaszkodzić. No, generalnie ma go uśmiercić. Że z mamą się nic nie stanie. No i przede wszystkim się skupiłam na tacie. Ja mówię, proszę zróbcie wszystko, żeby tata tego nie przyjął. Tłumaczyłam ojcu, ojciec, a tam głupot opowiada znowu jakiś tam twój sen. Znowu mi tu bajki opowiadasz. Daj spokój, no przecież to jest przebadane przez wszystkich. To jest pewne, to jest w ogóle. A gdzie tam opowiadasz tam pierdoły znowu? Znacie. Ci, co czasami mają jakieś wizje, i kogoś tam przestrzegałem, no to zazwyczaj, no może nie zazwyczaj, ale bardzo często są takie reakcje. No dobrze, a ponieważ moja siostra jest lekarką i mój tata był jej pacjentem, ja też jej opowiedziałam mój sen, ja mówię, słuchaj, naprawdę to będzie nie, no źle się skończy. No ale ponieważ mój ojciec się uparł, moja siostra nie chciała mu wykonać tego, z ostrzyku znalazł sobie mój ojciec inną lekarkę oczywiście i poleciał gdzie indziej, zrobili sobie z moją mamą szczepienia. No i słuchajcie, tak, no i się zaczęło generalnie. No i było pierwsze, drugie. Ale już po pierwszym zaczął się gorzej czuć, zaczęły się różne dziwne sytuacje. Jakoś tak zaczął, no słuchajcie, widać było, że coś się nie tak dzieje. A po drugim przyjęciu to już generalnie poszło to w tempie błyskawicznym. Zaczęły się takie objawy, jak na przykład nagle mu się robiło lodowato, nie był w stanie utrzymać temperatury, można go było przykrywać dwoma, trzema kołdrami, nie wiem, rozgrzewać co tylko, a on cały, słuchajcie, dygotał z zimna. Miał objawy wymiotne, mimo że żadne wymioty nie pokazywały, przestał, znaczy stracił w ogóle ochotę na jedzenie, zapominał pić, coraz, znaczy zapominał już dużo rzeczy, no i generalnie bardzo cierpiał, go wszystko bolało, krzyczał z bólu, no generalnie się w pewnym momencie położył i stwierdził i krzyczał z bólu i krzyczał, Boże, zabierz mnie, bo już nie chcę żyć. Słuchajcie, było to straszliwe. To było tak straszliwe, ten krzyk z bólu i takie obserwowanie, jak osoba odchodzi. Zresztą no, każda śmierć i każde odchodzenie jest bardzo bolesne, ale to było takie, wiecie, dla mnie tym bardziej bolesne, bo, no, bo ja przestrzegałam, no, tym bardziej to był mój ojciec. Ale słuchajcie, 2 lata minęły, czasami jeszcze mi się robi jakoś tam przykro, ale to była jego karma. I tak jak powiedziałam, uparł się straszliwie, nie byłam w stanie nic zrobić, moja siostra nie była w stanie nic zrobić, tak miał być, on miał przez to przejść, tak widocznie sobie zaplanował i tak przez to przeszedł, słuchajcie. Ale do czego zmierzam? Teraz zaczynają się dopiero historyjki. Ponieważ ja w 2021 roku mieszkałam we Frankfurcie nad Menem, wiedziałam, że ojciec choruje. 2 tygodnie przed jego śmiercią byłam w Polsce, odwiedziłam tatę i przyjechałam. No ale wiecie co, tak zawsze się ma taką nadzieję,
dojdzie do siebie, tak? Dojdzie do siebie, na pewno go postawiam lekarza na nogi. Siostra zresztą lekarka, ma się takie wrażenie, że jak już jest, w rodzinie lekarz, to już nic nikomu się złego nie stanie. Tym bardziej, że moja siostra jest dobrym lekarzem i potrafi zadbać bardzo fajnie. I słuchajcie, o czym jeszcze chcę powiedzieć, żeby rozjaśnić sprawę. Mój ojciec leżał, nie pamiętam dokładnie, z tydzień czasu w szpitalu. Porobiono mu wszystkie badania, absolutnie wszystkie. Wszystkie rentgeny, wszystkie skany głowy, wszystkie jakieś tam prześwietlenia. I ponieważ rozrusznik serca miał, no to rozrusznik mu zbadano, czy działa, czy nie działa. Słuchajcie, no wszystko, co możliwe, krew mu zbadano, wszystko, co można było zrobić, zostało zrobione. Lekarze w pewnym momencie tak rozłożyli ręce i powiedzieli: my nie wiemy, nie wiemy, co się dzieje. Wszystko jest idealne, wszystkie wyniki są idealne. Wszystko idealne, a pacjent umierał. Czyli mój tata umierał w oczach, słuchajcie, z dnia na dzień, z godziny na godzinę, coraz gorzej. I teraz słuchajcie, był piątek, 15 października, 2 lata temu. O godzinie 13 jakoś tak było, że miałam przerwę i mojego pieska wyprowadziłam na spacerek, żeby tam załatwił swoje potrzeby. No i słuchajcie, we Frankfurcie, tam gdzie mieszkałam, była taka szeroka aleja niedaleko Messe, czyli tych targów frankfurckich. No i ponieważ była to akurat ulica, która powstała dosyć niedawno, to jeszcze te drzewka były takie dosyć niskie. Może z 2-3 lata miały. Także generalnie na poziomie tak mojej głowy, tak o tu, zaczynały się jakby te konary tych drzewek. Wiecie, tak sobie spaceruję z moim pieskiem, ten mój piesek tam tu posika, tam posika. Wiecie, jak zwierzątka. No i tak stoję i tak widzę, że on tak sobie coś wącha, wącha i tak, wiecie co, akurat sobie odpłynęłam myślami i nagle słyszę, słuchajcie, coś takiego. Bla, 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 bla. Słuchajcie, na początku tak się rozglądam, co to jest, bo, no bo to takie, wiecie, kłapanie takie dziwne i takie właśnie jakby ktoś coś tak językiem robił. A ponieważ we Frankfurcie mieszkają wszystkie narodowości świata, a wiem, że w Afryce są plemiona, które używają języka mlaskanego, to powiem Wam szczerze, że mnie to za bardzo nie zaszokowało, tylko sobie pomyślałam, że idzie sobie jakiś Afrykańczyk z innym Afrykańczykiem, którzy używają akurat takiego języka. No i tak tylko się rozglądałam, gdzie oni idą, gdzie oni są. No ale tak patrzę, rozglądam się, nikogo nie widzę. No i znowu słyszę coś takiego, ale tym razem takie bardziej srogie, takie. Ja mówię, kurde, co się dzieje? I tak wiecie, co patrzę, tak i za głosem idę, i tak patrzę, słuchajcie, na wysokości, tak troszkę wyżej, tak 45 stopni od mojego wzroku, na gałęzi, słuchajcie, siedzi ogromny kruk. Ale to bydlę było tak ogromne, że słuchajcie, ja takiego kruka w życiu nie widziałam. No i siedzi ten kruk, i słuchajcie, tak na mnie patrzy, ale miał taki dziób, tak straszliwy dziób, taki wielki, w ogóle on wielki ten kruk był. Ja tak na niego patrzę, się tak wystraszyłam. Ja mówię, kurde, co tutaj się dzieje, nie? No i słuchajcie, i tak dosłownie, do tej pory pamiętam, patrzę na tego kruka, kruk patrzy na mnie i on do mnie gada. I ja, słuchajcie, nic nie rozumiałam, na szczęście, to że byłabym rozumiała, może nie. No i, ale sobie pierwsza myśl to taka, tak sobie pomyślałam, no muszę uciekać, bo jeszcze mi psa zaatakuje, a ja mam małego Yorka, słuchajcie, 2 kilo, a ten kruk to taki wielki był, to sam z 2 kilo pewnie ważył. Ja mówię, jak on się rzuci na mojego psa, to mi go tym dziobem, to mi w ciągu, kurczę, jednego takiego uderzenia, to mi czaszkę psa rozwali albo co. Albo jeszcze jak mi, jeszcze mnie będzie chciał może w głowę walnąć.
No i słuchajcie, i tak tego mojego psa ciągnę, nie? Żeby, wiecie, nie robić natychmiastowych ruchów, żeby on mnie nie zaatakował, ten kruk. No i do tego kruka, czekajcie, czy to mi się nagrywa, nagrywa. I jeszcze ten kruk znowu do mnie gada, a ja do niego taka wściekła mówię, to już przestań do mnie gadać, co chcesz ode mnie? I słuchajcie, jak ja to powiedziałam do tego kruka, to wiecie co, on się tak nastroszył, tak te skrzydła podniósł, tak mu się to wszystko nastroszyło i taki straszliwy się zrobił ten kruk, że wiecie co, mi tutaj wszystko podeszło, całe serce, ja się tak wystraszyłam, ja mówię, uciekamy, nie? No i słuchajcie, psa pociągnęłam i no i wleciałam do domu, do mieszkania i do męża, cała przejęta mówię, ja mówię, słuchaj, taka sytuacja, taki kruk, taki ohydny, coś tam do mnie gadał, mówię, i był taki straszliwy i tak się najeżył i w ogóle ja nie wiem, o co chodzi, nie? A mój mąż mówi, no wiesz, tutaj one, bo tu śmieci jakieś pewnie były albo coś tam sobie tam. No i on to zbagatelizował, ja potem generalnie też, bo sobie nawet no, z niczym nie skojarzyłam, co to może być. Na końcu powiem, co to było. No i słuchajcie, i teraz akurat musiałam gdzieś wyjechać, okej? Nie chcę mówić dokąd, bo nie chcę, żeby tutaj zdjęli mi ten. Musiałam coś tam sprawdzić. No i słuchajcie, wsiadłam do samochodu, oczywiście, ponieważ musiałam przejechać no tak z dobrych 10 kilometrów, tak to było na obrzeżach Frankfurtu, włączyłam sobie GPS-a, bo dokładnie nie pamiętałam, chociaż wiedziałam mniej więcej, w którym kierunku trzeba jechać, że najpierw prosto, potem tam po takim skosie się jechało i pamiętam, że taka była wielka krzyżówka, trzeba było skręcić w lewo. Dlaczego o tym mówię? Bo, ale w razie czego miałam jeszcze GPS-a. No i słuchajcie, jadę. No i to już tak było, tak, no, 2 godziny po tym kruku. No i słuchajcie, jadę i nagle GPS zaczyna wariować. I to jest takie pam, 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 co chwilę zmienia. Słuchajcie, wszystko ok, ale nagle w pewnym momencie zaczął mi zmieniać ciągle, skakać mi, to jakby to miejsce, do którego jechałam. Czyli zobaczcie, ja w życiu czegoś takiego nie miałam, ani przedtem, ani potem generalnie. Tak jakby miejsce, do którego ja miałam jechać, było inaczej zaznaczane na mapie. Czyli tak jakby ktoś mi ciągle zmieniał miejsce, dokąd ja tak naprawdę jadę. I to było takie, mówię wam, i ja tak patrzę ten GPS i mówię, kurde, co się dzieje, nie? A pamiętałam, że jadę w dobrym kierunku. A to mi zaczęło pokazywać zupełnie gdzieś indziej, ale mówię wam, to tak tyle razy skakało i ciągle słyszę tylko ten dźwięk. No i w tym momencie spojrzałam i też spojrzałam na godzinę, patrzę, o, 15:15. A ponieważ ja mam ciągle, jak patrzę na zegarek, widzę tam na przykład 21:21, czy tam widzę moją datę urodzin na zegarku, albo nie wiem, 22:22 i tak dalej. No i tak patrzę, 15:15, sobie pomyślałam, no jaka fajna ta godzina, nie? Tylko 15:15. No i w tym momencie poczułam takie uderzenie w klatę. Ale słuchajcie, to było, nie że mnie coś uderzyło, tylko to było takie energetyczne uderzenie. I poczułam, słuchajcie, miłość. Ale to była taka miłość, że czakra serca to mi dosłownie uszami wychodziła. To było takie cudowne przeżycie. To było takie, słuchajcie, zniewalające, że aż nie mogłam oddychać. To było takie... Ja mówię, Jezu, co się dzieje? I takie, wiecie co, tak jak na przykład... Rodzice czasem mają tą chwilę, kiedy dziecko takie malutkie zasypia i tak patrzycie na tego aniołka i takie, Boże, jakie to piękne i to, i tak przytulacie i tak ta miłość otula to dziecko i tak czujecie, jak ta miłość płynie. Słuchajcie, albo nie wiem, jak byliśmy dziećmi i na przykład mieliśmy kochających rodziców i tak nas czasami przytulali, albo nie, ale czasami nas przytulili i tak czuliśmy taką miłość niesamowitą, albo do męża, jak czasami się tak wtulamy, albo facet w żonę swoją, no, to znacie to uczucie, ale to uczucie, które ja wtedy poczułam, to było takie, wiecie, razy 1000. To było tak niesamowite uczucie, że ja po prostu, słuchajcie, łzy mi wyszły, oddychać nie mogłam, czuję, że serducho mi wali
I teraz tak, sobie zaczynam w głowie tak jakoś sklejać. Tutaj GPS mi wariował, tutaj to odczucie. I wiecie, co mi przyszło do głowy? Takie głupie, naprawdę. Przyznaję się bez bicia, że głupio sobie pomyślałam, że pewnie gdzieś UFO przelatuje, bo kiedyś czytałam, że jeżeli to prawdziwe UFO przelatuje, kiedyś opowiem też różnicę między tym fake UFO a prawdziwym UFO, to też tak może będzie ciekawe. To właśnie też się ma takie odczucia i też GPS-y wariują. No i słuchajcie, tak sobie pomyślałam, ale wiecie co? To uczucie jeszcze tak się mi chwilę utrzymywało i tak jeszcze spojrzałam, pamiętam, w niebo i mówię: dziękuję Ci Boże za to, co mogłam odczuć. Dziękuję Ci, to było naprawdę przecudowne. I taka rozanielona, słuchajcie, jechałam dalej. Taka naprawdę taka. I wiecie co? I no i dobrze, no i jadę, dojechałam, pozałatwiałam, co miałam pozałatwiać. No i po drodze, i już wracałam, po drodze wjechałam do pewnego sklepu, tam, żeby kupić sobie jakieś kosmetyki. No i słuchajcie, jestem w tym sklepie, telefon mi dzwoni, ale akurat stałam przy kasie i nie mogłam odebrać telefonu, ale no widziałam, mama dzwoni, nie? Także to już było gdzieś tak, no, 40 minut po tym odczuciu tej miłości i po tym skaczącym GPS-ie. No, no ale dobra, no mówię, odzwonię do mamy, jak wyjdę ze sklepu. No i dzwonię do mamy, wyszłam, ja mówię, no i co tam, mamu, co tam, słuchać? Mama mówi, no tata nie żyje. Ja mówię, jak tata nie żyje? No, wiesz, wyszedł, leżał w łóżku, chciał iść do toalety, wyszedł, się przewrócił i no i nie żyje, nie? No i słuchaj, a ja od razu mówię, mamo, a której godzinie to się stało? Oczywiście, no już beczkołam, nie? No, to nie tak, że no mamo, o której to się stało? Oczywiście cała zabeczona, mówi 15:15, nie? No to ja już skojarzyłam, że ten GPS i ta miłość, to po prostu tata do mnie przyszedł, żeby się pożegnać. No i publicznie teraz beczę, ale to nic. No ale słuchajcie, uparł się jak osioł po prostu. No i tak miał pisane, no i tak się stało. No ale słuchajcie, teraz co wam chcę powiedzieć? Ja skojarzyłam, że. Słuchajcie, ja skojarzyłam, że ten kruk to był po prostu anioł śmierci, słuchajcie, który przyszedł i po prostu na mnie, może nie ostrzegał, opowiadał mi, że no, twój tata za chwilę odejdzie. Potem ciekawe to było, że zgooglowałam Anioła Śmierci i co ciekawe, że właśnie Anioł Śmierci jest przedstawiany jako taki czarny anioł z takimi właśnie skrzydłami kruka i bardzo często jest otoczony krukami, słuchajcie, wronami, krukami, tego też nie wiedziałam, także słuchajcie, jak zobaczycie jakiegoś namolnego kruka, który dziobem kłapie, to no to może być, nie musi, ale może być znak, że coś się zbliża do kogoś, kogo kochacie. No i no nie ma się czego bać takich rzeczy, bo to są, słuchajcie, normalne rzeczy. Także słuchajcie, co ciekawe jeszcze, mój piesek tutaj przyszedł. Ale nie chcę na kolana. Co jeszcze ciekawego było, że mój tata bardzo bał się śmierci. On w ogóle na słowo śmierć, umieranie, to on w ogóle nie chciał słyszeć, on się straszliwie bał. Dla niego w ogóle, znaczy, no wierzył tak, że
gdzieś tam dusza odchodzi, że do Boga idzie, no, ale wiecie, no inaczej jest wierzyć, a inaczej jest, kiedy już jesteśmy starsi i mieć... Słuchajcie, wysmarkam się, bo będę nosem za chwilę tu ciągle podciągała. A inaczej jest... Przepraszam bardzo. A inaczej jest faktycznie, gdy... No, gdy stoimy już, można powiedzieć, przed wizją bliskiej śmierci, no to wtedy tak już, jak to mój tata zawsze mówi, rura nam mięknie. No. I tak to jest. Także słuchajcie, ale mój tata straszliwie bał się śmierci. Ja, no taka mądra, nie? No, tłumaczyłam mu, ja mówię, tato, ale tam jest fajnie po drugiej stronie, tam się ludzie fajnie bawią, czy ludzie, duchy, dusze się fajnie bawią. Jest wesoło, tam nie jest wcale tak sztywnie, tam się nie gra ciągle na harfie, tylko jest po prostu fajnie. I nie ma się czego bać, bo chwila, moment, wychodzi się z ciała, potem się patrzy na to ciało, no i potem idzie się tam, gdzie sobie po prostu wymarzysz, dokąd idziesz. Są różne procedury i tak dalej. Zresztą o tych wierzeniach chcę po drugiej stronie też możemy kiedyś porozmawiać, jak będziecie chcieli. Generalnie chodzi o to, że do czego zmierzam, że mój tata straszliwie bał się śmierci. I wiecie co? I tak jakoś do niego nie docierało to, że on, nie wiem, czy on wierzył tak do końca, że tam jest życie po drugiej stronie, że jest naprawdę cudownie, że jesteśmy w innym wymiarze tak naprawdę i jesteśmy tak nieograniczeni, że wszystko wiemy, że... Wiecie, ja mam wrażenie zawsze, że ojciec się bał, że tam jest taka nihilacja. No i słuchajcie, no ja zawsze tak tacie tłumaczyłam. No i teraz wyobraźcie sobie to. Ja, no oczywiście, no dziwne było, gdybym nie przeżywała tej śmierci, bardzo ją przeżywałam. No i wiecie co, tak naprawdę, no to, jak to się mówi, przyczyna nieznana śmierci, tak? No umarł, no co, na co umarł? No na starość umarł. No ale słuchajcie, w nocy miałam sen. Zaraz po tym dniu, czyli z 15 na 16 października, miałam taki sen, że przyszedł do mnie mój ojciec. Przyszedł taki zadowolony i mówi do mnie tak: ja już się niczego nie boję, bo jestem z nim. I potem powiedział mi takie coś: zabiła mnie trucizna, która znajdowała się w tym czymś. Zniszczyła mi, i teraz słuchajcie, to było bardzo ciekawe, bo powiedział mi po angielsku to słowo my brain stem, brain stem. I wiecie co, mimo że ja, no, uważam, że dobrze znam angielski, akurat w tym przypadku, no brain, no wiadomo, to jest mózg, ale stem to tak nie do końca wiedziałam, co to jest. I od razu rano, bo wiecie co, to mi tak przez cały czas, to tak jakby tyle razy to powtórzone było w moim mózgu, bo ja się obudziłam i ja powtarzałam te jego zdania. Ja już się niczego nie boję, bo jestem z nim. Zabiła mnie trucizna, która była. I zniszczyła mi mój brain stem. No i słuchajcie, ja dopadłam do Google'a, zgooglowałam, co to jest brain stem. Okazuje się, że to jest pin mózgu. Sprawdziłam, jakie objawy daje zniszczenie pnia mózgu. Słuchajcie, wszystkie objawy, które miał mój ojciec. Absolutnie wszystkie objawy. Czyli no. Czyli zostawiam to akurat bez komentarza. I teraz słuchajcie. Co ciekawego. Mój tata miał mieć pogrzeb 20 października.
A ponieważ 21 października przypadały jego 82 urodziny, to tak się jakoś złożyło dziwnym zbiegiem okoliczności, że 20 października jednak ten pogrzeb nie mógł się odbyć i się odbył 21, w dzień urodzin mojego ojca. Słuchajcie, i teraz tak. Jeszcze co było bardzo ciekawe, że będąc w kościele na mszy pogrzebowej, kątem oka zobaczyłam stojącego mojego ojca w garniturze. Bo ja tak zazwyczaj jak widzę zmarłych, to ja nie widzę ich tak wprost, tylko tak widzę ich kątem oka. Słuchajcie, zobaczyłam kątem oka i akurat ksiądz w tym czasie miał kazanie i tam jakieś opowiadał różne dziwactwa. I wiecie co? I ja dosłownie widziałam, jak mój ojciec tak kiwał głową i słyszałam w jego głowie, w swojej głowie jego głos. To tak nie jest. To tak nie jest. To tak nie jest. To tak nie jest. To tak, słuchajcie, nie jest, co nam opowiadają w różnych instytucjach. To tak nie jest. Potem, słuchajcie, na stypie była też taka sytuacja, że akurat rozmawiałam z kuzynką, która siedziała naprzeciwko mnie i słuchajcie, i znowu kątem oka widzę, że ktoś stoi, ale myślałam, że to jakiś wujek stoi. Tak się odwracam, patrzę, nie ma. Nie ma nikogo, nie? I potem za chwilę znowu czuję obecność i widzę znowu. I znowu pomyślałam, że jakiś może wujek przyszedł porozmawiać. No i też znowu tak się obejrzałam, nie ma nikogo. I potem tak do męża mówię, bo może akurat obok mnie siedział i mówię do męża, i mówię, słuchaj, wiesz, ja chyba ojca widzę. Takie mam poczucie, że tutaj stoi za nami. A mój mąż mówi, wiesz co, a ja przed chwilą poczułem, że ktoś mi położył rękę na ramieniu. A to ty byłeś? A ja mówię, nie, ja ci nie kładłam ręki na ramieniu. No i teraz jeszcze na koniec. Już na sam koniec tylko powiem, że spaliśmy z moim mężem w łóżku mojego taty, tam gdzie zmarł generalnie. I mój tata zawsze był taki kochany i on wiedział, że nas to zawsze dużo kosztuje, w sensie nie kosztuje pieniędzy, tylko wysiłku, żeby wsiąść w samochód, przyjechać, że to daleka droga jest, że no to trzeba jechać jednak tyle kilometrów. I wiecie co? I on miał taką swoją ulubioną lampkę w swoim pokoju. I w momencie, kiedy już wyjeżdżaliśmy rano, żeby wrócić do Niemiec, ja się ubierałam akurat. I słuchajcie, w tym momencie, a mój mąż już był ubrany, już tak na łóżku siedział. A ponieważ październik, no to nie wiem, myśmy wcześniej wyjeżdżali. Nie wiem, która to była, szósta, może godzina, to wiadomo, już ciemno. W tym momencie, no to lampka była zapalona i w tym momencie, słuchajcie, pstryk, lampka się przepaliła, żarówka. O, ja mówię, o kurczę, tata nam podziękował, zobacz, nie? No, także słuchajcie, takie cuda niewidy były. I teraz wiecie co, opowiedziałam o tym wszystkim, może też... Nie mogę. Kurczę, nie, no, spróbuję się opanować. Tak, po pierwsze, żeby sobie ujrzeć może. Po drugie, żeby jakiś ślad został. No, po trzecie, żebyście, słuchajcie, zapamiętali, że jeżeli ktoś ma swoją drogę i swoje przeznaczenie i swoją karmę i ma taką drogę życia, a nie inną, no chociażbyście, słuchajcie, na rzęsach stawali, to nic nie zrobicie, bo was i tak nikt nie usłucha. Także, wiecie, ja czasami mówię, kurde, gdyby ten tata usłuchał, gdyby coś tam, gdyby tego gówna nie przyjmował, to by jeszcze żył. Ale nie wiadomo, to jest gdybanie, może nie to, to co innego by tam się przywlekło.
No i słuchajcie, druga rzecz, druga, trzecia, czwarta, piąta rzecz. Nie wierzcie ludziom na piękne słówka. Słuchajcie, jest bardzo wielu ludzi, którzy pod płaszczykiem duchowości, pod płaszczykiem jakichś takich cudownych słów, cudownych wyrażeń, przemycają swoje jakieś dziadostwa. Tak jak już mówiłam poprzednio, naczelny jasnowidz kraju, którego słuchają tysiące ludzi, facet robi niesamowite szkody. Nam, jako Polakom, opowiadając ciągle o tych wszystkich złych rzeczach, które potem te tysiące ludzi wizualizują i materializują w ogóle. Według mnie to jest kolejna wtyka Matrixu, tak samo jak jego kolega, pan Robert B. W ogóle, słuchajcie, ja byłam jego ogromną zwolenniczką, słuchałam go i tak dalej, ale w momencie, kiedy zaczął zachęcać ludzi do przyjmowania tego dziadostwa, to mówię, kurczę, coś tu jest nie tak. I wiecie co, zaczęłam uważniej słuchać. Zaczęłam uważniej słuchać, ja też zaczęłam uważniej słuchać ludzi, którzy mówią, co mówią, jak mówią. W momencie, kiedy. Czekajcie, bo chyba coś ze świeczką, nie tak? No, bo coś tam się jakiś wydobywał dźwięk. Słuchajcie, kiedy pan B powiedział, Robert B. powiedział, że właściwie to na świecie powinno być 500 milionów ludzi tylko, powtarzając tym samym słowa, które były napisane na tych obeliskach z Georgii, które, jak wiadomo, miały, bo został rozwalony na szczęście, miały bardzo złą sławę i się kojarzyły z różnymi dziwnymi grupami. No to słuchajcie, zaczęłam myśleć, co tutaj jest na rzeczy i kim ten człowiek tak naprawdę jest, co ten człowiek sobą reprezentuje i do czego zmierza i dlaczego omamia tysiące ludzi, tak samo jak i jego kolega naczelny jasnowidz kraju. Słuchajcie, tu nie chodzi, żeby ich z błotem mieszać, tylko po prostu powiedzieć wprawdzie, co oni robią. Może niektórym się oczy otworzą, może to pójdzie dalej i jakoś może wpłynie nawet na tych panów, żeby troszeczkę zdjęli jakieś zasłony ze swoich oczu i przemyśleli, co robią, jaką szkodę w ogóle robią ludziom. A przede wszystkim sobie, bo wyrabiają sobie bardzo złą karmę i mam nadzieję, że to do nich dotrze. Słuchajcie, no to by było na tyle. Powiem tak, jak podsumowując. Uważnie słuchajcie, co kto mówi. Nawet to, co ja mówię, uważnie słuchajcie, bo być może czasami pierdoły opowiadam. To też należy wtedy nawet do mnie napisać coś, słuchaj. To chyba tak nie do końca jest. Chociaż jak tak posłuchacie sobie ludzi uważnie i popatrzycie, posłuchacie, to zaczniecie rozumieć też więcej. I zwracajcie uwagę, proszę Was. Zwracajcie uwagę, co kto mówi, czy to nie jest wtyka Matrixu, czy to nie jest jakiś człowiek, który pod przykrywką pięknych słów chce osiągać swoje jakieś cele, głównie pieniężne. Czy nie opowiada wam jakiś pierdół, bo są też takie rzeczy. Czy na przykład. Właśnie, słuchajcie swojej duszy przede wszystkim. Czy wam rezonuje w waszej duszy to, co dana osoba mówi? Bo pamiętajcie, że każdy jest na innym poziomie rozwoju. I na przykład, powiem wam z własnego doświadczenia, to, co kiedyś ze mną rezonowało, ludzie, których mogłam słuchać, którzy do mnie przemawiali i jakoś wpływali na mnie, w tej chwili
ja nie mogę ich słuchać. Po prostu zaczynam rozumieć, że to, czym oni opowiadają, to jest jakieś takie nie moje już, już nie moje. Być może wyrosłam, być może zrozumiałam więcej, być może oni się rozwinęli w innym kierunku, być może to nie jest mój poziom teraz, może będzie znowu kiedyś. Być może to nie moja droga, być może dla kogoś innego ich informacje są ważne, akurat dla mnie już nie są ważne albo nie są jeszcze ważne. Także słuchajcie, to są takie sytuacje, kiedy zaczynamy rozumieć, ok, z tego już wyrosłam, to mnie znowu przyciąga, tamto ze mną rezonuje, tamto już nie. Pamiętajcie, że duchowość nie jest w ogóle skomplikowana. Duchowość jest bardzo prosta, opiera się tylko i wyłącznie na prawdzie, na miłości, na tym, żeby nie robić nikomu krzywdy, żeby przede wszystkim przekazywać nadzieję, przekazywać dobre wiadomości, przekazywać, słuchajcie, dobre rzeczy, wizualizacje, które pomagają temu, żebyśmy budowali lepszy świat, żebyśmy siebie nawzajem wspierali, żeby pozbyć się tego dziadostwa ze świata, żeby nie było przemocy, nie było chamstwa, nie było jakiegoś tam braku na przykład tolerancji, żebyśmy, słuchajcie, żyli w takim świecie trochę idealnym, może za bardzo idealnym, ale wiecie co, ja wierzę, że istnieje idealne życie, takie, gdzie każdy jest po prostu szczery, naturalny, nie takie wymuszone, wiecie, ty, jesteś taką fajną, a ty też jesteś taki fajny w ogóle. I w ogóle wszyscy każdego kocha, każdy kocha każdego i w ogóle jak tylko ktoś się odwraca, to mu za chwilę nóż w plecy wsadza. No nie, takiego życia nie chcę, ale chcę takiego, wiecie, takiej nowej ziemi, gdzie każdy w prawdzie jest. I nawet jeśli ta prawda miałaby zaboleć, to i tak ją usłyszymy. Dlatego wiecie co? Może nie każdemu się podobają moje nagrania. No i ma do tego prawo. Mi też się moje nagrania czasami nie podobają. Szczególnie jak słyszę, że jakoś tam właśnie robi to i tak dalej. Ale wiecie co, tu nie chodzi, żebym jakoś sztucznie siedziała i sztucznie, nie wiem, kontrolowała siebie i tak wiecie, siedziała taka mumia i tylko tak mówiła, o, bo to też mi się nie podoba. Tylko żebym była po prostu sobą i wam przekazywała różne informacje. Okej. Okay. No to nic, idziemy dalej, słuchajcie, spełniać nasze cele życiowe. Każdy, pamiętajcie, ma swój cel życiowy i chodzi o to, żeby go rozpoznać i żeby nie bać się i rozmawiać ze swoją boską nadświadomością i prosić o pomoc. A pamiętajcie, że wszystkie lekcje, które nas tak po tyłku kopią, to są takie kierunkowskazy, że na przykład nie wiem, ta praca już nie jest dla ciebie, na przykład ten związek nie jest dla ciebie, to miejsce nie jest dla ciebie. I takie, słuchajcie, te kopniaki wszystkie, które dostajemy od życia, to nie ma co narzekać, tylko sobie pomyśleć, czego one mnie uczą i w którym kierunku mam naprawdę iść, bo, no bo co? No bo ktoś nam chce coś pokazać, tak? A my się rodzimy z jakimś celem życiowym, który mamy do spełnienia. I jeżeli tak za bardzo odchodzimy od tego naszego powołania i celu życiowego, to, no, to nas tam coś kopnie tak bardzo konkretnie. Co to może być za kopnięcie? Na przykład wyrzucą nas z pracy, albo zachorujemy na coś, albo nie wiem, będzie jakiś, no coś nam się wydarzy nieciekawego i to są wszystko takie kopniaki, które życie nam daje, że halo, obudź się, halo, popatrz, przypatrz się, odpocznij, znajdź dla siebie czas, zobacz, po co tu jesteś, wsłuchaj się w siebie.
Także słuchajcie, zostawiam was już z tym. Do następnego razu. Wsłuchujmy się w siebie. To też do siebie mówię, tak? Karna, wsłuchuj się w siebie. No i niech się niesie dobra wiadomość. Jesteśmy coraz bliżej nowej ziemi, a już znaki na niebie i na ziemi i wszędzie wokół pokazują, że jesteśmy coraz bliżej. Coraz więcej ludzi się budzi. Coraz więcej ludzi zaczyna dostrzegać przecudowne rzeczy. Ja dostaję też informacje od wielu moich znajomych, którzy mówią, słuchaj, ja coraz więcej widzę, coraz więcej słyszę. I to mnie bardzo cieszy. Cieszą mnie wszystkie informacje od was, które mówią, że stajecie się osobami, że stajecie się istotami, które jeszcze są ludzkie, ale już tak powoli skrzydła rosną. Także lećmy dalej przed siebie i do następnego razu. Pozdrawiam was. Cześć.